Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Z tego co pamiętam, napocząłem budowanie zamku. Tak w sumie się zastanawiam, jakie tu jeszcze trofea zostały do zdobycia. Może to nakieruje mnie co robić. Postęp, rzadkość. Nie, jakby to zrobić. Jajaj. Niezdobyte. Zbierz 300 kamieni. Wynajmij 30 domów. Kup 5 zwierząt. A gdzie się kupuje zwierzęta? A, dobra. Kumam. Można jakieś te kury czy coś tam w przybudowaniu. Zaraz coś to ogarnę. 300 kamieni. Niby gdzie. Z kamieniołomu tam zabrać? Ale to 30 domów mi się nie zmieści mi się na tym naszym. Na tym moim poletku. To pewnie by dało się zrobić, jakbym te ziemię kupował czy coś, co mi się gra wiesza w tamtym momencie. Coś tak czuję. 300 kamieni. Muszę poczytać. No na pewno dzisiaj zrobimy 5 zwierzątek. Tak mi się wydaje. Jeżeli się nie mylę. Wydaje mi się, że tam były jakieś te kury czy coś. Bym się nie mylił. Zobaczmy. W różnych. Nie było tutaj jakichś zwierzęta. Proszę bardzo. Możemy gęsi kupić, czy coś. Powiedziałem kury, no to jedziemy z kurami. One będą tylko w tym miejscu chodzić, czy? Zaraz. Niech będą tutaj. Żeby mi nie przeszkadzały w rozbudowie. Dajmy tutaj może. Nie da się. Niech będzie, że tutaj. Jak się kupowało, postaw. Dobra. Jak to mówią, dla urozmaicenia dajmy takiego białasa. Ej, ale te kury nie chodzą? Serio? Będą stały w jednym miejscu tylko? Smutno mi tak. Konie. Po co mi... Właśnie. Jakbym konia postawił, to mogę na nim jeździć. Przydałoby się jakąś zagrodę zrobić, ale... Dobra, weźmy na przykład takiego królika. O kurde, jakie bydle. Ten królik to mutant jakiś. Większy chyba od tego. Od kury, ale dobra. Może on tylko taki duży jest, dopóki się go nie postawi. Większy od kury. Dobra, nieważne. Jeszcze jakieś dwa zwierzaki. Nie no, to tak jak mówię, chyba w kury pójdę. Będzie jedna czarna i dwie białe. Nawet coś jakieś je tu przestawi. Poobracajmy je. Masz tu koleś kurę. Dobra, zobaczmy czy ten... Trofeum weszło? Czy nie weszło? Weszło. I to jest dobre. Wezmę sobie może... Przypnę. Będzie mi się wyświetlać. No, możemy grę kończyć dzisiaj. Trofeum zdobyte. O, 10. Aha, dobra. Czyli to sumuje. No to nie jest tak źle. To w teorii jak mam 10, to jeszcze 20 domów tylko. Właśnie zobaczmy, co tam możemy komuś dzisiaj wynająć. Rolnik, rycerz, murarz. 10 domów. A szkoda kolej, że ty nie działasz.
bym uporządkował działkę, wybudował dom zgodnie z wymaganiem klienta, następnie sprzedał go zyskiem. Aha. To raczej nie podchodzi pod wynajem, tylko pod ziemię jakoś. No i sto. A szkoda, że się kolej wiesza. Nie będę próbował, bo pewnie od razu mi się powiesi. Z tego co widzę, nad chodnikiem nie będę drogi budował, bo kamienie będę marnował i tak dalej. I potem mi na zamek nie starczy. Posprzątaj dom. Dobra. Ej, jak się biegało, tak się biegało. Posprzątaj. 280 sprzątanie. A jakaś kasa jest? A czynsz 76. ale oni czasem jakieś coś pod drzwiami zostawiali, pamiętam. W ostatnim odcinku na pewno tego nie mogłem podnieść. Nie wiem dlaczego. O, teraz mogę. Więc takie suweniry zostawiają. O, to jakieś chyba kamienie są, może. Może te kamienie to właśnie będą mi się zaliczać do tych, do tego trofeum. Nie wiem. Dobra, bo znowu zaczynam zamulać. Zamiast się wziąć za budowę. 15 mieszkańców mam. Przepastne te moje, znaczy wywaliste te moje królestwo. No właśnie, czemu? Wysłałem go, żeby zebrał kasę i on nie zebrał. O co biega? Do czego to doszło, żeby król sam chodził i ten, i zbierał? Za co ja mu nie płacę? Dobra, weźmy tak. To chyba możemy wysłać wóz. Plus 25, może to te kamienie się też liczą. Mogliby napisać w tych trofeach jak mi idzie, że tak powiem. Bo postępu nie pokazuje. Dobra. Idziemy ten zamek skoksić jakoś. A potem na koniec trzeba będzie dobudować. Dopiero co wziąłem kasę, halo? Kurde. Oni co sekundę płacą ten czynsz? Kolejne kamienie. To by mi się przydał ktoś, kto by to mógł zbierać. To jest dobre. no, nieźle sypią tymi materiałami. Tylko ja nie mam zamiaru tego chodzić i zbierać teraz. Może ten, jakiś wóz kupię, będę... O, dopiero co kasę brałem. Już 115? Dziwne to. Powiem szczerze. Sypią tą kasę co chwila. Dobra, nie będę narzekał. Kiedyś mi zabraknie tej kasy, jak będę tak ten zamek budował. Się mi tak wydaje. A ty koleś taki samotny tu jesteś? Zaczekaj na powrót konia z wozem. To ja mogę z nim zagadać? Może ja niepotrzebnie wysyłam. Ten wóz. Nie wiem, jakoś tak nie znam tej mechaniki. Znowu kasa. Zgubiłem ten. Skrzynki tutaj przezostawiłem, kurde. Ajajaj. Oby to nie było tak, te zbieranie kamieni. Chociaż... Zaraz jeszcze wezmę tą jedną skrzynkę. Pójdę do tego niby kamieniołomu, co tam mam za tą rzeką. Zobaczę, bo tam chyba dawało się
kamieni ogarnąć. Mi się wydaje. I oni znoszą te kamienie, dobra. Tutaj się coś zrespiło z kamieni? Czy tak nie bardzo? O. Może to też o to chodzi. Bo jak zniszczę... Po jednym kamieniu. Oby to nie było te 300 kamieni. Bo będzie... Będzie roboty? Z jednego podejścia mamy 9 kamieni. No to tak 300, no to... Tam... 30 parę... Ten podejść, no. No nic to. Idziemy się pozamkować. Nie mam pojęcia, jak to rozbudowywać. Ten zamek. Można zrobić tak, żeby tylko te minimum, te minimalne kryterium zdobyć. I ten. 50 części. I ten, no. Postaw tron. To mogę ten zrobić. Zostań królem. Aha, żeby zostać królem, trzeba ten zamek. Dobra. 50 części. Zakładam, że jedną mam. Bramę se zrobiłem do zamku. Proszę bardzo. I nawet ten. Czemu to nie działa? A działa. Jest elegancko. Czyli przechodzimy do budowania zamku, do którego nie mam pojęcia, jak się buduje. To mamy, trzeba chyba najpierw zadbać o podłoże, nie? Ja pierdziłem, ale tego jest. Dobra. Czyli tak. Zakładam, że to jest jakaś podłoga prostokątna, to kwadrat. To dajmy, zamieńmy to. Teraz w prawo. Dajmy prostokąt. To jest chyba namiastka wieży. To na razie to olejmy. Dajmy może taką podstawę. Podstawa to pewnie będzie pod wieżę też. Jakoś. Kurde, nie mam pojęcia. Dobra, dajmy to. I teraz dajmy to. To jest, nie wiem, element też podłogi? Na razie niech będzie tak. To się dubluje, czyli tak. Ściany. Czy takie grube ściany można robić? Czy co, to jest jednocześnie murkiem i ścianą? Znaczy podłogą i ścianą? Nie, różni się trochę na miniaturce, dobra. Dajmy tak. A, ściana z oknami. Takie fikuśne, czy... No dobra, niech będą, że takie. Drzwi wejściowe. Zaraz to może jeszcze podwójne okna. Zobaczymy, jak będą wyglądać. No i teraz jeszcze krzesło możemy zastąpić, powiedzmy... Takim wejściem, czy tym wejściem. Dajmy, że takie. I na ostatnie kafelek dajmy to. Dobra. Zobaczmy, czy my tu dysponujemy. To jest, nie wiem co to jest.
to wygląda, że to jest podłoga, tak w ogóle. Jakbyśmy dach robili na przykład. Coś tak czuję. Dobra, czyli to mamy, to się przykleja. Czyli to możemy... Zaraz, to się przykleja? Przykleja się. Aha. No to muszę chyba postawić w takim wypadku. To będzie nasza podłoga. Zobaczmy. Ciekawe, jak mur w takim wypadku wygląda. To jest też jak ten. To są mury, tak? Ale to się nie klei do tego. A to? Ej. To będzie lipa jakaś. To nie mam pojęcia. Jak to zrobić? Dziwi. Jak wygląda podstawa? Serio? To tylko na... Trzeba murowaną podstawę zrobić, żeby to można było postawić? Ciekawe. Dobra, no ale to załapuję. Z tego co widzę. To nie chcę. Tylko, że jak się to postawi, dopiero na tym się da okno postawić. Głupie będzie, no ale... To jest jakby... Należy do podłogi wszystko. To co, żeby ten murek postawić? To muszę tak zrobić. Ale tu mi się nic nie klei. No dobra. Zróbmy tak. Na razie. Tylko to dosyć bardzo boli, że tak powiem. Chociaż tutaj... Tu się klei coś. To się przykleja. To by było nawet... Czy by nie było logiczne? Dobra, zobaczmy. Najwyżej będę żałował, no ale... Trzeba się naumieć budować. Czyli tak to nie wchodzi, ale... To wchodzi. I to... Pasuje jakby do muru. Ale kuźwa, taki ten... Taki gruby mur by był. Na razie to z kasy ciągnie. Mocno. Dobra, no mamy mur. Wygląda, że pasuje. No jest szpara. No jest, no ale... Ale jest okej. Okay. I co? Tutaj to już nie pasuje. Jakie mam te ściany postawić, halo? Zaraz będzie, że to podłoga pasuje. Nie, no nie pasuje. No zasadniczo teoretycznie ten jest okej. Okay. Tutaj można w sumie tę trawę zostawić. Można też dać tak. Prostokąt się nie mieści. No nie, nie. Ale tak w sumie zastanawiam się, jak ścianę robić. Co teraz na przykład to i będzie? Co to w ogóle jest? A to jest podstawa wieży jakiejś. Może to jest ten. I tu będziemy mogli ściany zrobić. Dopiero. Tylko szkoda, że to się nie klei do podłogi z kolei.
fundamenty i podłogi, dobra. Ściany. No ale sami po tej ścianie, na przykład to bym chciał postawić, no. I nie da rady. To nie ma żadnych tych. Ściany, dachy. Schody. Jak chciałbym na przykład taki finezyjny ten mieć. I się da. Dobra. Czyli powiedzmy... tak. No to prawie wygląda jak zamek, gdyby nie te szpary. Okej. To moglibyśmy sobie zrobić taki ten... wejście... na mury. Dobra. To dajesz, Stefan, tak. Na razie przynajmniej. Od razu widać, że kochający władca jestem. Odgradzam się od poddanych. Czyli w teorii to powinno pasować tu na górze? Jakoś? Chyba nie bardzo. No, ale okej. To wygląda... A to w takim wypadku co to jest? A to można by było pewnie coś takiego zrobić. Czy nie? Myślałem. Dobra, to nie. A to mnie zainteresowało. Jakieś podłoga? Kurka, wona, jakie to małe. Dobra, to zrobię. To, co mi się przykleja, czyli ten murek. I tyle. No, dajesz. No, przyklej się ładnie. Dobra. Wkurzajmy też parę między murami, ale... Ona jest w porządku. Oczywiście, co mogę zrobić teraz? Światełka, bo jest za ciemno. No, zamek to by wymagał raczej... jakichś fajnych tych... Nie wiem, mam takie wrażenie, jakbym połowy rzeczy nie miał. Do. Ej, serio? Nie da się? Serio? Nie da się? Pochodni przyczepić? To taka lipa, powiem szczerze. Ale się nie da. Może trzeba zamek wykończyć. Dobra. Jak to mówią, jak się nie da tego, to się da to. Chociaż tutaj są. I co damy po tej stronie? Takie coś? Ale to jestem dobry. Zamiast zamek budować, to ten się zajmuje lampeczkami. No ale muszę mieć ogląd. Wprawdzie to by się przydało na ten trawnik nałożyć jakieś chodniki czy coś, no ale powoli, jak to mówią. No tak, jakbym tak spojrzał, no to już można by powiedzieć, że prawie jest zamek, tylko ta łysa góra mi nie pasuje, ale może jak zrobię schody i wejdę tam na górę, to doda się też takie... Nie wiem, jak to się nazywa. Barbakan? Zrobić. O, można i flagi zawiesić przecież. Proszę bardzo. Kurde, ale to... Tu się nic nie da zawiesić. Myślałem, że sobie tak tu flagę walnę czy coś.
Dziwne to. Dobra. To teraz trzeba by wymierzyć. Zaraz tu będzie dom. Znaczy... zakręt. Zróbmy zakręt. Czyli, że tak, tu będzie... zakrętasek? Czemu się nie przyklejasz? Trudno, to będzie tak. Szybko ta kasa schodzi. Nie da się tego kamienia rozwalić czy coś? Oczywiście mam nadzieję, że to mi przypasuje tutaj. Bo widzę, że moja nadzieja płonna. Zawsze mnie to zadziwia, że to się nie zgadza. Chociaż może i tak miało być. No i zabraknie. Dobra, nieważne. Zróbmy ten murek do końca. Okej. Teraz przydałoby się jakieś schody zrobić na ten cudowny mur. Tak myślę. Schody, moje schody. Schody mamy tutaj. Finezyjne schody na górę, czy po prostu drabinę? Może po prostu drabinę zrobię tylko. W sumie. Ej, no super ta drabina działa. Muszę przyznać. Kurde. O! Tylko tak coś mi nie będą pasować te schody. Za bardzo. Ale serio? Żeby zrobić schody, musi się podłoga zgadzać? Weźmy może tak. Coś w tym stylu. Takie. No. Coś tam się robi. Ajajaj. Chyba wiem, co sobie wyciągnę. Trzeba by to jednak gdzieś tu sobie wrzucić. Może powiedzmy, że wsunę ten rodzaj podłogi po coś. Normalnie. Ciekawe, czy można jakby... wyższe te mury robić. Dobra, ale to co mnie najbardziej ciekawi. Czy da się obudować górę? Nie da się? Co ja tam mogę postawić na przykład? Ciekawe, czy na to dałoby się schody zrobić. Czy już jest za późno? Schody wyżej. A to się trzeba naprzewijać. No można by zrobić. Proszę bardzo. dobra. Znaczy w sumie spoko. Ale to już tu nie wejdzie. To tak na logikę. Zaraz zrobię sobie schody jeszcze tutaj. Żeby można było tu wchodzić. Po coś. Jak będą nas atakować, to będziemy zarzucać. Serio? Kamień? Grubo. Muszę przyznać, że
spoko to wygląda, tylko ta góra mi nie pasuje. Chciałbym coś na tej górze zrobić. Chyba, że... Nie, no balkon? Nie. To mi pasuje. Tylko, czy jak ja to zrobię, to ja stąd nie wyjdę. I wtedy będą schody bez sensu. Wolałbym coś takiego zrobić. No ale jak widać, się nie da. Dobra. Czyli robimy to. I uciekamy stąd. A jak się podskakiwało? Ale bez sensu w takim wypadku są te schody. A super. Nie da się tego przenieść jakoś? Pięknie. No ale teraz przynajmniej brama wygląda jak trzeba. No i gitara, no. Z grubsza bramę mamy. Nie podoba mi się tylko to, że podłoga mi nie pasuje. To mi bardzo nie podoba. Najgorzej, że nie wiem, co z tym zrobić. Jak tutaj będę budował i niszczył, to na pewno wyjdę na swoje. Ale czemu to nie łapie? A dobra, złapało. Tak mi się zdecydowanie bardziej podoba. Tylko nie kumam, czemu to raz złapie, raz nie złapie. No dobra. Okej, coś trzeba będzie z tą bramą to wymyśleć. No chyba, że zostaje taki wąski pas. I tyle. Bo to jest spoko, to mi się podoba. Tylko nie ogarniam, czemu to nie pasuje. Albo tym, co ja mogę zrobić. Tym, jakbym zrobił. Tak. To by mi tu weszło na 3 razy? Ciekawe. No tak, Kelly papałem. Szczerze, nie mam pojęcia, co zrobić z tą bramą wejściową. To jest spoko. To pasuje tylko tak. Jak zrobię tak, to co z tym zrobić? Mam. Są takie silne kafelki jeszcze? Takie? Będzie taka szpara. Zobaczmy jeszcze raz. Może coś tam się dobierze z tych podłóg. Mamy to za małe. Hej, to za duże. To w ogóle jakieś dziwne. Ciekawe, czy to by pasowało w jakiś sposób.
ogóle jakoś da się pod ten mur to podłożyć? Nie wiem. Czuję, że błądzę, ale... Tu się nie da. To tu jak się nie da, to... To nie zrobię tego. Dobre. Chyba. To nie jest źle. Problem podłogowy widzę, że rozwiązany. Aha. Wiedziałem. Chociaż nie, no dobra. Które to było? Ja pierdziu. Nie no. Chyba w pionie trzeba postawić. Smutne, ale prawdziwe. Zaraz to było... To? No i czemu nie ma? Halo. Dokładnie tak. No i tak wejdzie, jakby było w poprzek, to nie. Ale bardziej mnie smuci to, że nie mogę latarni postawić na murze. I bardziej mnie ciekawi też to, że... Czemu pozwala mi to jakby pod tym coś zrobić? Tak jakby się dało pod podłogą coś... Dobra, no. Generalnie murek się robi. Teraz tylko pytanie na śniadanie. Może już dokończę tutaj. Trzeba powoli zaczynać jakieś ściany budować. A jak widać, trochę mi to nie wychodzi. Chyba, że ściany będą się trzymać, nie wiem, tego podłoża? Czy jak? Jak tutaj zrobić ten? Fundamenty. No to to fajnie, to... Ten, że to się da, ale... Ściany, podłogi. Chyba, że właśnie... Co, muszę to położyć? Nie, to jest... I czemu się ta kropka biała robi? Tak jakby sugerowało, że... Możemy coś położyć. Tutaj jak ten Stonehenge. No to pewnie by do ścian mi pasowało właśnie, ale muszę jakoś tą podłogę rozwiązać. To pamiętam, do tego szkieletu się wtedy ten ściany robił, ok. Ale jak zrobić podstawę? A, to było podstawą. Dobra. Niech będzie, trzeba trochę zagęszczać te tereny. I najgorzej, że nie wiem, jak to wypoziomować. O, wypoziomowało się chyba samo. Dobra. Tak. O, krzywo trochę. Oczywiście się tego nie da przesunąć, nie? Dobra, trudno. Nie będzie idealnie na bramę wjazd, ale trochę mnie zainspirowało czymś takim, że może to się da też tutaj dobudować dalej. I wtedy kolejną ścianę. Dobra. Zobaczmy, czy to jest to, co ja myślę. Czy miało być? Nie, no myślałem, że to będzie to. Halo. Ej. To co ja tutaj postawiłem?
Zaraz będzie, że to się da zrobić, no pewnie, że się da. To fajnie, że się da, tylko... Może do tego wchodzi ten typ ściany. Weź obróć to jakoś. Serio, takie wejście będzie? Cieszę się, że coś pasuje. Czyli jak rozumiem, ten rodzaj... O, teraz co do mnie pasuje, no super. No dobra. Mamy coś. Drzwi wejściowe do mojego pałacu. Tylko tak nie wiem. Dobra. Dajmy dalej. Zatem ciągnijmy tą szopkę. Może to rzeczywiście musi być po prostu tak. Kurde. Czemu nie pasuje? Halo. Co ci teraz przeszkadza? O, pięterko można zrobić. W sumie no dobra, no. Niech będzie. Tylko pytanie, co dalej? Chciałem tutaj w boku jakieś ten zrobić. O, proszę bardzo. Elegancko. Co prawda, nie tak sobie to wyobrażałem, ale... Ale... Jak dostawić resztę? Halo. A, bo ja ściany stawiałem, a to powinno być dobra. Nie było pytań. Okej. Tu będzie przejście. Robi z oknami czy bez okien? Pytanie. Nie ma innych okien? Są takie. A jak takie wyglądają? Tam na górze. No dobra. Może być. Najwyżej się zburzy. I pytanie podstawowe. Czy tutaj już na przykład zadziała pochodnia, czy tak nie bardzo? Zadziała. Ciekawe, czemu tam nie chciała działać. To ja sobie wyobrażałem właśnie jakieś takie wejście tutaj. Jakąś. Zaraz zapalmy. No, elegancko. Nie wiem, czy w sumie symetrycznie, no ale cóż. I możemy flagę walnąć. Nadzieję taką mam. Proszę bardzo, i tu się flagę da. Zaczyna trochę jak... Wygląda się jak zamek. Z daleka tutaj gościu wchodzi. Pusto. Szkoda, że tu się nie dało jakieś latarnie zrobić. Dobra, 35 minuta. Jak widać, napocząłem zameczek. Wydaje mi się, że jest ok. Tylko swoją drogą ciekawe, czy dam radę tu podłogę jakoś zrobić z głową. W sumie to najwyżej wypełnię tymi kamieniami, jak, znaczy tą kafelkami jak pod bramą i będzie gites. Tutaj nie robię. Pytanie tylko, jak daleko tutaj zrobić. Ale wydaje mi się, że tak będzie dobrze. Dobra, najpierw zamek wybuduję, a potem się murem zajmę, bo na serio. Nie starczy mi kasiory na...
No, zamyka, a będę miał mury. Ale to będziemy kontynuować już w następnym odcinku w kolejną niedzielę. Zatem dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jak się podobało, zostaw łapę do góry. Jak się nie podobało, no to niech ci się spodoba. Nie, no okej, okay, no każdy ma inne gusta. Jak masz jakieś propozycje, jak to dalej pociągnąć, albo może coś źle robię, to bym poprosił o sugestie, ale wydaje mi się, że chyba dobrze to rozgryzam. No nic, uciekam w każdym razie. Dzięki jeszcze raz. Hej.